Jestem absolwentem informatyki oraz matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. To właśnie na uczelni poznałem kolegów, z którymi 9 lat temu założyliśmy pierwszą firmę. Z niej później narodził się DeepSense AI, gdzie pełnię rolę Chief Technology Officera. W DeepSense AI tworzymy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki uczeniu maszynowemu komputery rozwiązują problemy, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Specjalizujemy się w trzech obszarach: analityce danych, przetwarzaniu języka naturalnego oraz wizji komputerowej. W każdym z nich przekładamy nowinki techniczne na realne korzyści biznesowe. W sektorze przemysłowym nasze rozwiązania wizyjne pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo hal fabrycznych czy kontrolować jakość produkcji. Firmom B2C pozwalamy lepiej rozumieć klientów oraz przewidywać popyt na ich towary. Bez wątpienia największą siłą naszej firmy są ludzie. Wielu z nich to absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, informatycy, matematycy. Takie zaplecze intelektualne pozwala nam nie tylko zrozumieć wyniki najnowszych badań ze świata sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim wykorzystać je do rozwiązania problemów naszych klientów. Szczególnie w pamięć zapadł mi projekt zrealizowany dla Służby Oceanicznej USA. Sieci neuronowe, które stworzyliśmy, wyszukują i oznaczają na zdjęciach lotniczych konkretne osobniki zagrożonych wyginięciem w Alei Biskajskich. Przygotowany algorytm skrócił czas potrzebny na identyfikację z ponad 3 godzin do kilku sekund. Skuteczność rozwiązania zaskoczyła obie strony oceanu. Cieszę się, że to właśnie nam i właśnie tutaj udało się zbudować zespół, który pracuje z najnowocześniejszymi technologiami przy super ciekawych projektach dla firm z całego świata.